Opublikowane zdjęcie z lotniska przedstawia trzech podejrzanych. Sprawca znajduje się w środku. Jest nim jeden z dwóch zamachowców samobójców. Nie jestem zaskoczony. Spodziewaliśmy się tych ataków po tym, co stało się we Francji. Problemem, generalnie rzecz biorąc, jest po prostu mniejszość muzułmańska w Europie, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. Belgijskie służby wciąż nie ustaliły sprawców wtorkowych zamachów w Brukseli. Europa obawia się kolejnych ataków dżihadystów. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że w tej chwili nie ma możliwości, ażeby do Polski przyjechali migranci. Nie ma wątpliwości, że na to odbędzie się w Warszawie. Imigranci, a bezpieczeństwo. Premier Szydło deklaruje, że Polska nie przyjmie obecnie żadnych imigrantów. Nie mamy obecnie żadnych pewnych informacji. Możemy mieć jedynie nadzieję, że poszukiwania księdza zakończą się sukcesem. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale w 2009 roku ci fanatycy islamscy krzyżowali chrześcijan. Napisano na krzyżach: umierajcie tak, jak umierał wasz Bóg. Islamiści w Wielki Piątek planują ukrzyżować hinduskiego kapłana uprowadzonego na początku marca z klasztoru w Jemenie. Środa, 23 marca, Łukasz Sobolewski. Witam i zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Wczoraj był szok i rozpacz, dziś jest wielki smutek i płynące z całego świata kondolencje po zamachach w Brukseli. Po raz kolejny Europa przekonuje się, że wraz z falą imigrantów ze wschodu przyjęła wyszkolonych terrorystów, gotowych zabijać w imię Allaha. Pytanie, ilu takich fundamentalnych islamistów jest obecnie na starym kontynencie, pozostaje otwarte, ale ważniejsze są w tej chwili pytania o to, czy i jak temu złu w końcu przeciwstawią się przywódcy Zachodu, dotąd nurzający się w poprawności politycznej. Bo to, że kolejne zamachy nastąpią, niestety jest bardzo prawdopodobne. Jan Korab. Co najmniej jeden z terrorystów cały czas na wolności. W zamachach wzięły udział 4 osoby. Do tej pory belgijskim służbom udało się zidentyfikować jednego islamskiego zbrodniarza. Sprawca, który jest jednym z dwóch zamachowców samobójców, został zidentyfikowany przez odciski palców. To Ibrahim El Bakrawi, urodzony w Brukseli 9 października 1986 roku. Pas Szahida Ibrahima eksplodował na lotnisku. Był belgijskim obywatelem, tak jak jego brat Khalid, który najprawdopodobniej wysadził się w metrze. Obydwaj byli świetnie znani policji, skazani na wieloletnie wyroki, bezskutecznie poszukiwani przez Interpol. Allah dał moc zwycięstwa żołnierzom kalifatu nad Belgią, krajem krzyżowców, który nigdy nie przestał walczyć z islamem i muzułmanami. Bóg dał zwycięstwo naszym braciom i zaniósł strach i przerażenie do serc krzyżowców. W kryjówce terrorystów odnaleziono 15 kg materiałów wybuchowych i walizkę wypełnioną gwoździami i śrubami. Nie wiadomo kiedy i gdzie islamscy terroryści chcieli przeprowadzić kolejny zamach. Wiadomo, że wojna trwa. Będziemy nadal razem odpowiadać siłą spokoju i godności. Zamiast demonstracji siły, płacz, niedowierzanie i smutek. Tak naprawdę nigdy nie wierzyłam, że coś może się tu zdarzyć, w Brukseli. To reakcje jedynie części mieszkańców Brukseli. Niektórzy budzą się z letargu. Nie jestem zaskoczony. Spodziewaliśmy się tych ataków po tym, co stało się we Francji. Niektórzy belgijscy internauci zaczynają wprost mówić, że wtorkowa masakra to skutek prowadzonej od dziesięcioleci polityki otwarcia na muzułmanów w Europie Zachodniej. Nie módlcie się za nas. Minuta ciszy. Unijni politycy po raz kolejny nie mają za wiele do powiedzenia. I za wszelką cenę nadal bronią swojej wizji świata. To, czego potrzebuje dziś Europa, to islam pokoju, dialogu i współpracy. Zatrzymam się w tym miejscu. Musicie zrozumieć. To tak trudny dzień. Molenbeek. Najbiedniejsza dzielnica Brukseli, zamieszkiwana od kilkudziesięciu lat przez imigrantów. Pod bokiem unijne i natowskie instytucje. To tu został zaplanowany paryski zamach. Coraz więcej wskazuje, że także brukselski. Mieszka tu ponad 50 tysięcy muzułmanów. Będą kolejne wyrazy współczucia, wyrazy solidarności. To zupełnie niczego nie wnosi. Trzeba by zmienić paradygmat działania i przyznać zupełnie otwarcie, że problemem, generalnie rzecz biorąc, jest po prostu mniejszość muzułmańska w Europie, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. Widać, że zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa po zamachach w Paryżu nic nie dało. Jedynie w ciągu ostatniego roku przybyło do Europy Zachodniej ponad milion imigrantów. Nikt nie wie, ilu z nich to wyszkoleni, gotowi na wszystko terroryści.
Musimy jak najszybciej wrócić do naszego normalnego życia, zachować wartości ważne dla naszego społeczeństwa. Ale broń Boże, nie chodzi o wartości chrześcijańskie. Francuzi i Belgowie giną w imię Allaha, ale religia nie ma tu nic do rzeczy. Terroryści to jedyne określenie sprawców zamachu. Proszę wszystkich o wytrwanie w modlitwie, prosząc Pana w Wielkim Tygodniu, by pocieszył nasze serca i zmienił serca ludzi, którzy zostali zaślepieni okrutnym fundamentalizmem. Ale jak odróżnić muzułmanina od islamskiego fundamentalisty, uchodźcę od imigranta? Zrobimy wszystko, co niezbędne, by wesprzeć naszego przyjaciela i sojusznika, Belgię, by doprowadzić winnych przed wymiar sprawiedliwości. Bez rzeczywistych reakcji. Jak na razie nie ma polityka ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, który by wlał w serca Belgów trochę otuchy. Nie chodzi o to, żeby wyznaczał w ten sposób rzeczywistą taktykę, ale to jest element walki psychologicznej, żeby powiedział do ludzi, do barbarzyńców, którzy atakują Europę, skopiemy wam tyłki, po prostu. Tak jak robili to wielcy przywódcy w rodzaju Winstona Churchilla czy Ronalda Reagana. Ofiar mogło być więcej. Największy ładunek na belgijskim lotnisku nie eksplodował, ale przy tak biernej postawie zachodnich polityków kolejne zamachy to jedynie kwestia czasu. Jan Korab, Telewizja Republika. Na powtorkowych zamachach w Brukseli trwają poszukiwania 61-letniej Polki. Kobieta najprawdopodobniej znajdowała się w brukselskim metrze w chwili, kiedy doszło do zamachów. Z dramatycznym apelem o pomoc do stowarzyszenia SOS Bruksela zwróciła się rodzina zaginionej kobiety Janiny Panasewicz. Jej bliscy są przekonani niemal na 100%, że pani Janina podróżowała metrem w chwili, kiedy doszło do ataku terrorystów. Tyle, że do tej pory nie ma jej na żadnej z list, ani ofiar wybuchu, ani osób rannych. Jeśli ktokolwiek wie coś o zaginionej kobiecie, proszony jest o kontakt z jej rodziną pod numerem telefonu widocznym na ekranie, bądź z numerem alarmowym 112. Zamachy w Brukseli, a wcześniej w Paryżu, zmuszają do zastanowienia się nad kwestią naszego bezpieczeństwa. Szefowa rządu Beata Szydło przyznała, że po wczorajszych wydarzeniach w Brukseli nie widzi w tej chwili możliwości, by do naszego kraju przyjeżdżali imigranci. Z kolei szef MSWiA Mariusz Błaszczak podkreśla, że ustawa antyterrorystyczna jest już gotowa. Piotr Pawelec. Przed ambasadą Królestwa Belgii w Warszawie przybywa kwiatów i zniczy. Kondolencje złożyła też premier Beata Szydło. Dzisiaj musimy przede wszystkim pamiętać o tych, którzy zginęli, którzy ucierpieli, ale w mojej opinii od dzisiejszego dnia trzeba rozpocząć bardzo poważną rozmowę o tym, jakie skuteczne środki trzeba przedsięwziąć, żeby skończyć z terroryzmem w Europie. Wciąż aktualne są pytania o bezpieczeństwo Polski. Rząd po zamachach w Belgii zapowiada zaostrzenie stanowiska w sprawie przyjmowania imigrantów. Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili nie ma możliwości, żeby do Polski przyjechali imigranci, dlatego że przede wszystkim musimy myśleć o bezpieczeństwie polskich obywateli. Wiele grup niebezpiecznych, terrorystycznych wciąż zapowiada, że będą kolejne tego typu działania podejmowane w Europie i przed tym chcemy uchronić polskich obywateli. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecuje wprowadzenie nowych regulacji usprawniających walkę z terroryzmem. W czwartek odbędzie się ostatnie posiedzenie zespołu antyterrorystycznego poświęcone założeniom nowej ustawy. To jest oczywiście propozycja. Ta ustawa będzie omawiana przez rząd, bo to będzie projekt rządowy, a potem przez parlament. Platforma Obywatelska krytykuje działania rządu PiS, które zdaniem jej posłów godzą w solidarność europejską. To, co się stało w Brukseli, nie może być takim prostym wyznacznikiem do powiedzenia nie, nie, Polska powinna odgrodzić się murem od reszty Europy. Nie, bo to nie jest metoda. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa widać m.in. w warszawskim metrze. Mamy stan podwyższonej gotowości, jest więcej patroli służby ochrony metra na stacjach, pojawiły się też patrole policji. Wkrótce stolica stanie się centrum światowej uwagi. W lipcu na Stadionie Narodowym odbędzie się szczyt NATO. Do Polski przyjadą światowi przywódcy, co znacząco podniesie poziom zagrożenia. Polska jako kraj, który gościć będzie NATO, jako kraj gospodarz w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami na przedświątecznej uroczystości. Odnosząc się do zamachu w Brukseli, poświęcił swoje wystąpienie sprawom bezpieczeństwa, mimo że nie jesteśmy obecnie bezpośrednio zagrożeni zamachami terrorystycznymi. Ale nie wolno spać.
Nie wolno wierzyć w to naiwnie, że taki stan utrzyma się zawsze. Bo w tych krajach, gdzie dochodzi do ataków terrorystycznych, zapewne kilka lat temu też tak myślano. Sprawdzianem dla polskich służb są też zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. Pod koniec lipca do naszego kraju może przyjechać nawet 2,5 miliona pielgrzymów z całego świata, by spotkać się z papieżem Franciszkiem. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. 4 marca na klasztor misjonarek miłości w Jemenie napadła uzbrojona banda islamistów. Napastnicy zamordowali 4 siostry zakonne. Porwali również kapłana salezjanina, hinduskiego księdza Tom Uzunnalila. Islamiści planują ukrzyżować go w Wielki Piątek. Na całym świecie trwają żarliwe modlitwy w intencji kapłana oraz o nawrócenie jego prześladowców. Karol Jałtuszewski. Rok temu to nagranie wstrząsnęło chrześcijanami na całym świecie. Od brutalnej egzekucji 21 koptów sytuacja chrześcijan w regionie nie poprawiła się. Prześladowania są codziennością. 4 marca w pobliżu miasta Aden na południu Jemenu islamiści zaatakowali dom spokojnej starości prowadzony przez siostry zakonne. Zamordowali 16 osób, w tym 4 zakonnice. To są dzisiejsi męczennicy. Nie trafiają na okładki gazet. Oddają swoją krew za Kościół. Te osoby są ofiarami zamachu, a także obojętności, tej globalizacji obojętności, której nic nie obchodzi. Podczas ataku na placówkę islamiści porwali księdza salezjanina, ojca Toma Uzunnalila, pochodzącego z Indii. Nieoficjalne informacje mówią, że ekstremiści z państwa islamskiego zamierzają ukrzyżować księdza w Wielki Piątek. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale w 2009 roku ci fanatycy islamscy krzyżowali chrześcijan. Napisano na krzyżach: umierajcie tak, jak umierał wasz Bóg. Porwania dla okupu to dla islamistów dodatkowe źródło dochodu. Niestety często pomimo wpłacenia okupu, porwanego i tak czeka śmierć. W tej chwili w Syrii mamy kilku księży, po których ślad zaginął. Mamy porwane siostry, mamy biskupów porwanych, więc to są te problemy, które nie są odosobnione. Salezjanie w specjalnym oświadczeniu przyznają, że nie mają obecnie żadnych wiarygodnych informacji na temat miejsca przebywania księdza Toma. Podobnie jak wikariat apostolski Arabii Południowej, który obejmuje Jemen. Nie mamy obecnie żadnych pewnych informacji. Możemy mieć jedynie nadzieję, że poszukiwania księdza zakończą się sukcesem. W Egipcie powstaje już pierwszy kościół pod wezwaniem 21 koptyjskich męczenników. Ich ofiara nie idzie na marne. Karol Jałtuszewski, Telewizja Republika. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział powołanie zespołu, który całościowo zajmie się sprawą Trybunału Konstytucyjnego. Według marszałka w jego skład nie powinni wchodzić ani politycy, ani sędziowie Trybunału. Zespół ma wypracować rozwiązania, które mogłyby stać się podstawą porozumienia politycznego w tej sprawie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej już raz podjął próbę naprawy tej sytuacji, przyjmując stosowne uchwały oraz dokonując zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wysiłki te nie przyniosły spodziewanych efektów w sferze politycznej. W tym celu postanowiłem w najbliższym czasie powołać zespół ekspertów, który całościowo zajmie się problematyką Trybunału Konstytucyjnego, wykorzystując w swej pracy stanowiska i opinie różnych podmiotów wypowiadających się w tej kwestii. Pragnę, by zespół ten, w którego skład nie powinni wchodzić ani politycy, ani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wypracował rozwiązania, które mogłyby następnie stać się aktem normatywnym i służyć osiągnięciu możliwie szerokiego i szybkiego porozumienia politycznego. Tu jest wiele sprzeczności. Ja rozumiem, że marszałek Kuchciński chce zabrać głos w dyskusji. Musi odpowiedzieć na materiał przesłany przez panią premier dotyczący opinii Komisji Weneckiej i szuka wytłumaczenia. Chce się oprzeć ekspertów. To dobra decyzja marszałka. Marszałek powołuje się na artykuł 110 Konstytucji, który wyraźnie mówi, że marszałek Sejmu stoi na straży praw Sejmu. Zdaniem marszałka, ale też naszym, prawa Sejmu zostały złamane, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie realizuje ustaw, które zostały podjęte przez Sejm. A przypomnę, nikt nie powinien stać ponad prawem, nawet i Trybunał Konstytucyjny. Kukiz 15 zaproponował dobre rozwiązanie, które znalazło odzwierciedlenie w stanowisku Komisji Weneckiej. Tak jak wcześniej, tak jak w przypadku tego, co kolega powiedział, czyli w przypadku ostrzegania przed zamachami musiało się coś wydarzyć. Tak jak wcześniej też mówiliśmy o dobrym rozwiązaniu, które potwierdziła Komisja Wenecka. Więc uważam,
uważamy, że będziemy trzymać swoje stanowisko i będziemy chętnie otworzymy się na dyskusję, ale granie na czas nie jest tym, co nas interesuje. Minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski, odbywający wizytę na Białorusi, spotkał się z prezydentem tego kraju Aleksandrem Łukaszenką. To pierwsze od wielu lat spotkanie na tak wysokim szczeblu od momentu przejęcia władzy na Białorusi przez Łukaszenkę w 1994 roku. Relacje Polski ze wschodnim sąsiadem były bardzo ograniczone. Białoruski prezydent w przeszłości wielokrotnie wypowiadał się bardzo konfrontacyjnie wobec polityki Warszawy. Po agresji Rosji na Ukrainę Łukaszenka wyraźnie złagodził tę retorykę i to właśnie sprawa konfliktu na Ukrainie, obok relacji dwustronnych, była głównym tematem rozmów szefa polskiej dyplomacji w Mińsku. Zmieniamy temat i przenosimy się w sam środek kampanii prezydenckiej w USA. Podczas corocznej konferencji Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych kandydaci do Białego Domu przerzucali się w ukłonach posyłanych w stronę najbardziej wpływowej amerykańskiej mniejszości. Przemawiam dziś do was jako wieloletni sprzymierzeniec i przyjaciel Izraela. Jestem nowicjuszem w polityce, ale nie jestem nowy we wspieraniu państwa żydowskiego. Moja córka Iwanka urodzi wkrótce piękne żydowskie dziecko. Potrzebujemy stabilnego prezydenta, nie takiego, który mówi, że jest neutralny w poniedziałek, a proizraelski we wtorek. Dla mnie, moi izraelscy przyjaciele, wasze bezpieczeństwo nie podlega żadnym negocjacjom. Jeśli Palestyńczycy będą próbowali przepchać w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję o powstaniu Palestyny, na pewno to zawetujemy. Powiem więcej, osobiście wybiorę się do Nowego Jorku i podpiszę się pod amerykańskim wetem. Wracamy do kraju. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci to szkoła miłości. Miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Miłości, która potrafi też uleczyć ból po utracie ukochanego dziecka. Materiał Teresy Litkowskiej. Cierpienie, zwłaszcza gdy dotyka bezbronnych dzieci, jest czymś, co szczególnie trudno zaakceptować. Nie chcemy godzić się ani patrzeć na ból tych, którzy na niego po prostu nie zasługują. Rodzice, którzy dowiadują się o tym, że ich dziecko jest nieuleczalnie chore, przeżywają szok. Często nie są w stanie zaakceptować tego faktu. Zawala się cały ich świat. Sądzą, że no nie można po prostu zaakceptować śmierci dziecka, prawda? Bo to jest coś jakby wbrew naturze ludzkiej. Natomiast naszym zadaniem jako hospicjum jest właśnie przygotowanie ich do śmierci dziecka, czyli bycie z nimi w tym okresie choroby, po to, żeby to wszystko nie było takie straszne. Zespół założonego przez doktora Tomasza Dangela Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, które tworzą lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, pracownicy socjalni i rehabilitant, a także psycholog i kapelan, stara się łagodzić ból fizyczny dzieci oraz wspierać ich rodziny podczas wizyt domowych. Po śmierci dziecka rodzice nadal mogą liczyć na pomoc ze strony hospicjum. Prowadzimy taką grupę wsparcia dla rodziców w żałobie, więc możemy przez nawet kilka lat obserwować ewolucję ich postawę. Ból rodziców, którzy przeżyli cierpienie i śmierć własnych dzieci, niejednokrotnie prowadzi ich do całkowitego przewartościowania życia. Wielu z nich przeżywa taki kryzys wiary w Boga, co potem często przechodzi jakby w nową taką formę wiary w Pana Boga, ale oni mówią, że stają się już innymi ludźmi. Czyli to jest takie jakby przejście na wyższy poziom wiary. Na pewno cierpienie ludzkie może zrozumieć tylko ta osoba, która sama cierpi. On sam, jako ten niewinny, niesie na sobie grzechy nas wszystkich. Bez Boga, bez Jezusa Chrystusa cierpienie jest absurdem, jest bezsensem. Natomiast razem z Nim jesteśmy pewni tego, że nie jesteśmy sami. Chrześcijanin jako osoba wierząca, cierpiący, wołający o pomoc, nierozumiejący swojej sytuacji, ma wsparcie w Jezusie Chrystusie, który razem z Nim jest i współcierpi razem z Nim. To jest, myślę, że największa prawda tych dni, które za chwilę będziemy przeżywać. Teresa Litkowska, Telewizja Republika. I tak się sprawy miały w tę środę. To, co przed nami, to doniesienia sportowe, a po nich prognoza pogody. Później zapraszam na program W Punkt. Dziś gośćmi Katarzyny Gujskiej-Hejke będą ekspert do spraw terroryzmu, dr Magdalena El-Gamari
oraz politolog dr Jerzy Targalski. Proszę też poważnie rozważyć możliwość spotkania się z Pawłem Zarzecznym. Jego ból głowy rusza 5 minut przed godziną 21. Proszę być z nami. Wszystkiego co dobre.